Tak więc to chyba była cutscenka, która miała pojawić się pierwotnie, jak był drugi świat. Ponieważ jak wiecie, od drugiego świata dopiero wprowadzi taki klimat farmerski, taki klimat, jakby to można powiedzieć, takiej wsi. I z jakiegoś powodu nie mieliśmy tutaj nowego buddies, tylko dopiero teraz mamy w tym tekście napisane, że mamy nowego buddy, którego odblokowaliśmy. I jest to Super Buddy, czyli innymi słowy parodia Supermana, no nie? No i to jest właśnie nasz świat, który tutaj się nam prezentuje, czyli Oriental Peaks, czyli świat orientalny. I mamy tutaj w zasadzie cztery kolejne poziomy, z czego jeden z nich to jest boss. I jak myślicie, kto będzie tym bossem? Mi się wydaje, że to Mad Max będzie bossem, ale ja nie chcę spoilerować. Dobrze, zatem bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem. Choks Huawei, Huawei. Okej, okay, czyli będziemy musieli... Będziemy musieli znaleźć tą super skrzynkę. Chyba tak ona się nazywała. No, Wipeout. Czyli będziemy musieli tutaj znaleźć sobie skrzyneczkę i będziemy musieli tutaj zrobić malutkie zamieszanie. Ale mogę wam już tutaj z tego miejsca powiedzieć, że jako, że to jest świat numer 6, to od świata numer 6 właśnie teraz zaczyna się poprzeczka nam stawiać. Tak więc coraz będą trudniejsze misje. To mogę wam od razu z miejsca powiedzieć. Dobra, teraz poszukujemy tej skrzynki całej. Ona powinna się gdzieś pojawić zaraz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Tu już są zaatakowani. Wciskamy. Jeszcze jedna skrzynka. Znaczy jeszcze jeden przycisk. To chciałem powiedzieć. I będziemy mieli, kurczę, wszystko z głowy. Tu już byłem. Jeszcze tam u żółtych mnie nie było, tak więc szybko, szybko, szybko skaczemy sobie. Elegancko, elegancja Francja. Co za debile, oni są zajęci w ogóle zupełnie czymś innym. Mega Crate, yeah! Gdzie się Mega Crate pojawiło? Mega Crate. Tam jest, u mnie, dobra. Lecimy. Oh yeah! I wydaje mi się, że teraz trzeba po prostu wszystkich pomordować, z tego co pamiętam. Mogę się oczywiście mylić, ale z tego co pamiętam, trzeba było wszystkich pomordować za pomocą Mega Crate'a. Moja baza prawdopodobnie zostanie również zniszczona, ale ja w tym czasie sobie poniszczę inne bazy. Nie ma problemu. O, niewidzialny dupek. A to zaraz się nim zajmiemy. A przy okazji sam własną bazę zniszczysz, gościu. Jesteś, kurde... Jesteś nieźle spierdzielony na łeb. Dawaj, 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 jeszcze trochę. Yeah! Orange base destroyed. Czyli mamy pomarańczową bazę zniszczoną. Teraz przyszedł czas na zniszczenie kolejnej bazy, czyli bazy zielonych. I będziemy sobie tak tutaj krążyć wokół, żeby po prostu, wiecie, żeby te bazy poniszczyć. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Bo ci debile nam nawet pomogą. Nie będę tego ukrywał.
O, widzicie, kurde, frajer sam własną bazę niszczy. Albo zrobimy jeszcze inaczej. Trochę zrobimy taką prowokację, że po prostu troszeczkę nadwyrężymy tą bazę, żeby trochę się zaczęła dymić. O, coś takiego. I zaraz do niej wrócimy. Tylko najpierw trzeba będzie niszczyć żółtą jeszcze bazę. Wtedy będziemy mieli chyba misję zaliczoną, z tego co pamiętam. Ale mogę się też mylić, bo mówię, to jest to, co mniej więcej pamiętam z tej gry. O, zaczyna się dymić kolejna baza. Szybciej, ja też się dymię. Taka ciekawostka. Uwaga, tu nas nic nie atakuje, super. O, dobra, nawet jeżeli ja tutaj teraz będę padał, to przy okazji ich baza padnie prędzej. Dobra, elegancko. Dobra, yellow base destroyed. To teraz została już tylko ta zielona. Oni się już raczej nie odbudują, więc to jest bardziej niż pewne, że zaraz, kurde, zginą. Dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Musiałem na nowo jakby wczytać sobie tę misyjkę, ponieważ wyczytałem ogólnie, że najłatwiej, jeżeli chodzi o zrobienie tej misji, to potrzebujemy właśnie super buddy, nie? To jeszcze nie jest on. Musimy jeszcze takie dwa bloki obok siebie postawić, będzie elegancja Francja. Dokładnie tak. I zaraz będzie super buddy. Oh yeah. Teraz lecimy nim. On jest ogólnie dobry, bo jak widzicie ma laserowe oczka. Tak więc będziemy mogli szybko tutaj towarzystwo pocisnąć. Nawet się nie będziemy musieli jakoś super starać. Dobra, jeden padł. To mój oczywiście jest, więc mój niech tam bije się z pozostałymi. My sobie na szybciora ogarniemy tę misję. To jest właśnie jedna z prostych misji, bo ona nie zajmuje... Dobrze, może inaczej, bo ja to źle sprecyzowałem. Ona trochę czasu zajmuje, ale nie jest aż tak upierdliwa. O, oboje niszczymy tą bazę. Ja i pomarańczowy. Wow. O kurde. Ale ja tu pocisnąłem. Ja pierdziule. Oczywiście żyćko trzeba sobie ten nadrobić. No jak widzicie ogólnie ten super buddy jest o wiele ten. Ten super buddy jest o wiele szybszy, nie? To jest oczywiście plusem, no nie? Tak przynajmniej mi się wydaje. O, dwóch super buddy między sobą. Kto by pomyślał? Ale spylam stąd. A widzę, że zieloni też mają już super buddy. Ja sobie polecę do swojej bazy, tutaj się trochę wyleczę. A czemu nie? Można? Jak najbardziej. O, już widzę, że mnie odkryli. Ogólnie jeżeli chodzi o tego, o super buddy, to generalnie jest on bardzo preferowany na tę misję. Dlatego, że on bardzo ułatwia właśnie tę misję. Za dużo słowa misję w jednym zdaniu, ale okej. No generalnie wszystko polega na tym, żeby po prostu unicestwić przeciwników. I tyle w temacie, nic szczególnego. My oczywiście nie pozwolimy, żeby żółci stworzyli sobie super buddy. Dlatego będziemy ich tutaj dręczyć. Dokładnie tak. I teraz przynajmniej troszeczkę tą bazę sobie nadruszymy, żeby ona oczywiście się zadymiła i żebyśmy mogli
Dobra, to jest mój. Bo inaczej bym je zaatakował. Poza tym rozpoznaję po tym kolorze, że to jest czerwony. O. O wilku mowa, przyleciał kurwa, już. No ta misja jest trochę przedługawa, jednak to co ja mówiłem na początku, że bułka z masłem, że ona nie powinna być aż tak długa, no to jednak okazuje się kłamstwem. Jak sami zresztą widzicie. Oh yeah, moje! Ale spadaj, dobrze! Well done, men! And it's not even 4 o'clock yet! O kurde, udało się! To był ostatni buddies, a ja myślałem, że kurde, jeszcze trochę ich zostało. Ale ładnie sobie poradziliśmy, kurde! Co prawda z jednym failem, bo musiałem raz restartować misję, ale no kurde! Ty, elegancja, Francja! To jeszcze zostały nam 2 misje i bossik tutaj. Nice one! Dobra, lecimy do następnego poziomu, czyli Return to Sender. To z tego co pamiętam była misja dosyć... Tak, to jest ta misja, to jest kolejna trudna misja, nie licząc poprzedniej. Bo ona polega na tym, że będziemy musieli tego samego doktorka przetransportować do żółtej bazy. Tak więc problem jest taki, bo to wszystko brzmi fajnie oczywiście, jeżeli chodzi o... Jakby to można powiedzieć, samo przedstawienie. Natomiast sama w sobie misja jest trochę problematyczna, bo komputer tutaj ma dosyć sporo HP. Więc ja na razie udaję się w tę stronę. Ponieważ tutaj gdzieś jeep będzie. Tak, u góry jest. Przez chwilę myślałem, że mi się coś skraszowało. Jeżeli by mi się to skraszowało, to bym bardzo był zły. I to bardzo zły. To byłbym bardzo zły. Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Może by tak zrobić super buddy? Albo inaczej. Zróbmy tak, że teraz zrobię sobie tego super buddy i wtedy ruszymy na ten, po tego jeepa, bo będzie wtedy łatwiej ich unicestwić, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, jest i jeep. Teraz lecimy po doktorka, o ile on przeżyje. To mnie w ogóle rozwala, tymi kurde, te jeepy kurde tak zjeżdżają sobie z tej górki, że to jest masakra, nie? Dobra, moja baza została zniszczona. RIP. Dobra, chodź doktorku, ho. Szybko. No. Tutaj. Dokładnie, chociaż. No nie. Szybko. Do żółtej, doktor. Do żółtej bazy. Chodź tu, dokładnie. Dokładnie. Tędy. Chodź. Dokładnie tutaj. Jest, dotknij. Tutaj. Yes! That was top of the pops, that was. Ja pierdzielę, ale to był tutaj... To była miazga, nie? Ta misja. Pamiętam za dzieciaka, jak też się z nią męczyłem. Ile razy ja kurde ginąłem, żeby odkryć patent, że trzeba było z nim tutaj podejść, to nawet wy sobie z tego sprawy nie zdajecie, nie? Ile razy ja kurde tutaj rage'owałem, jak byłem mały, a miałem wtedy dopiero 7 lat, albo 8. Dobra, soczek multivitamina. Oczywiście, jak najbardziej wypity. Audycja albo film
nie sponsoruje akurat tego oto produktu, więc proszę mi nie mówić, bo ja nie sponsoruję, ja jestem za biedny, żeby dostać sponsoring. No dobra, no to w takim razie Chinese Burn, czyli chińskie coś. Dobra, w każdym razie misja polega na tym, że będziemy musieli te lampy rozświetlać. No, będziemy musieli rozświetlać 5 lamp, no i pokonać oczywiście naszych tutaj przeciwników. No i oczywiście zalecane jest również eksplozja bazy, aczkolwiek my na razie tym się nie zajmujemy. Ciekawe, czy tu już będę mógł super Buddy'ego znowu zrobić. Ninja. Ninja też jest dobry. Okej. Zapaliliśmy sobie światełko, dokładnie. Dobra. Teraz trzeba będzie... Mega crate! Doskonale! Oh yeah! Teraz będziemy robili rozpierduchę tutaj. Dobrze, sami sobie zniszczcie bazę, dokładnie. Dokładnie tak, chociaż dobra, co ja będę się pitolił, ja wam pomogę w zniszczeniu tej bazy. Doskonale. Żółta baza została zniszczona, teraz przyszedł czas na kolejną bazę i to jest z pomarańczowych, więc elegancko, lecimy z koksem. Niszczymy pomarańczowych bazę. Dobra, jeszcze tylko została... A nie, to są chyba wszyscy. Tak. Ich bazy zostały poniszczone, oni oczywiście teraz robią odwet na mnie, ale spokojnie, ja tutaj zaraz zapobiegnę temu kres. Tacy kurde cwaniacy jesteście, to chodźcie tutaj. No chodźcie tutaj, co się boicie? Chodźcie tutaj, dokładnie, no chodźcie. Ale oni, kurde, to są frajerzy bez kitu. Najpierw mnie atakują, a potem ten. A potem uciekają wielce. Bohaterzy, kurde, za 2 złote. Dawaj. Woo! Kurczę. Wolałbym lepszą trochę broń, no ale ta może też być. Nie będę narzekał. Wrócę się do mojej bazy. To może sobie zdążę zrobić jakąś lepszą broń. Tam jest niebieska skrzynka była. Frajerzy mi zabrali. Co za kurde gówna. Dobra, tak się bawimy? Okej, nie ma problemu. Poczekajcie, dajcie mi zrobić jeszcze tylko tego. Dokładnie, tak. Coś zrobimy fajnego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Patrzcie teraz na to, czym będziemy ich atakować. Super forpakiem. Dobra, padłeś, gościu. Teraz następny. Chodźcie tu. Takie kurde cwaniaki z was.
To wy chyba o czymś zapomnieliście, nie? Żeby coś. Okej. Żółty tutaj jest i nawiguje. Ale to tyle z jego roboty. Tu jeszcze pomarańczowy biegnie. No ja się wyleczę, nie ma problemu. Elegancko. Dobra, zniszczyłeś moją bazę, ale ja przynajmniej sobie serduszka mam odratowane. A ty musisz spadać. Dobra. Poza tymi tutaj oczywiście pasywnymi ziomkami, to chyba możemy wszystkie zapalić już lampy. Już chyba będzie misja zaliczona, tak mi się wydaje. Już chyba nam nic nie zostało. Chociaż chyba słyszałem tam kogoś. A nie, to tylko ten. Dobra, gdzie to jest jeszcze lampa, której nie zapalałem? Łatwiej byłoby na mapie zobaczyć, ale na razie to tak średnio bym powiedział. Możliwe, że tutaj gdzieś jest ta lampa, nie ukrywam. Być może. Tu jest zapalona. Tu też jest zapalona. Cholera, a! Wydaje mi się, że tu chyba musimy gdzieś iść. Nie? A czemu mi się wydawało, że tutaj mamy iść? No gdzieś ewidentnie jest jakaś lampa, której nie zapaliłem. Tu jest, u góry. Dobrze, ale żeśmy ich porobili, kurde, to było piękne. No dobra, to teraz został nam już tylko boss. Bo tutaj mamy wszystko porobione. I potem będziemy mogli lecieć na świat numer 7. Ale za świat numer 7 zabierzemy się dopiero w następnej sesji. Dobra, Mad Max. Zobaczmy, na czym to będzie, ten boss będzie polegał. Czyli tak, będziemy musieli zniszczyć całą bazę i potem to coś z tego wyjdzie, tak? To dokładnie to jest? Za tekst będzie. Musimy zniszczyć okupantów oraz tą całą fabrykę. Okej. Dobra, to brzmi jak jakiś plan. To brzmi jak jakiś plan, który nawet ja bym wymyślił. Aczkolwiek, czy bym dobry ten plan wymyślił, to już jest inna kwestia. Oczywiście zaczynamy ze zniszczoną bazą, jak najbardziej. Wiecie, to jest taki charakterystyczny element bossa, nie? Że po prostu na samym starcie zaczynamy ze zniszczoną bazą. Dobra. Patrzymy, czy jest czasem może jakiś mega crate. A jak nie, to zaraz będziemy mieli mega crate'a. Nie ma problemu. Tu jest zgaszone. Teraz szukamy sobie oczywiście przycisku, który by nam odpalił mega crate'a. Tu na razie są wszystkie zgaszone. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. To mi się nie podoba bardzo. Jakiś... Tam jest zapalony. Dobra, szybko, 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 szybko. Dobrze. Teraz pytanie, gdzie mega crate spadnie. Tam jest. Okej. I musimy atakować bazę, dobra, czyli tą fabrykę, innymi słowy. Tylko musimy również uważać na tych tutaj te robociki, bo one nas będą tutaj oczywiście denerwować. Bo jak żeby inaczej. Chyba ta fabryka, nie wiem, czy ona może czasem sobie HP doładowywać. Więc dla pewności wolę jednak dalej atakować, mimo co.
Oj, trochę sobie tutaj HP stracimy. To jest jeden z tych trudniejszych bossów, ale to jest przedostatni boss z gry, tak więc musimy też sobie zdawać z tego sprawę, że ci przedostatni będą trochę upierdliwi. Dobra, jest jeszcze jakiś następny przycisk? To bym sobie wcisnął i może jakbyśmy mieli jakiś transport, jakiś, nie wiem, samolot czy cokolwiek, to by nam trochę tę misję ułatwiło. Mega Crate Drop. Dobra, gdzie spadnie Mega Crate? Patrzymy. Tu mamy na razie zwykłe skrzynki. Tam jest Mega Crate. Dobra. Scatter Bomb. Wow, 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 wow. Wow. Trochę ich jest tutaj. Dobra, teraz szukamy kolejnego przycisku, żeby aktywować kolejny Mega Crate. Ponieważ na razie będziemy dostawali trochę do dupy bronie. Ale to się zaraz zmieni. To się za sekundę zmieni, moi drodzy. Tylko najpierw musimy trochę tych Mega Crate'ów zniszczyć, żeby dostać te trochę lepsze bronie. Scatter Bomb. No to się nam definitywnie nie przyda, bo to jest takie gówno, że to jest szok. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Dobra, gdzie jest kolejny ten przycisk? Tu jest. Dostań się tam, no kurde! Teraz trzeba będzie z głową atakować, ponieważ ja mam bardzo mało HP. Więc trzeba będzie się za niedługo wyleczyć. O, na przykład tutaj. Dokładnie tak. I teraz trzeba będzie się tych koleżków pozbyć. Przy okazji. Mam nadzieję, że się uda. Bo trochę tutaj mnie denerwują. Nie żebym się czepiał. A padli. Dobrze, 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 dobrze. Ładnie. Tu spadły kolejne skrzynki, więc warto się wyleczyć. I jedziemy z koksem, atakujemy. Póki możemy. Wyobraźcie sobie teraz tego bossa, gdybyśmy mieli go pokonać tylko mając na początku 120 żyć i żadna skrzynka by wam nie spadała, jeżeli chodzi o uzupełnianie sobie zdrowia. Przecież ten boss to byłaby katorga normalnie. Powiem wam tak, ja tego bossa będę wam trochę ciął. Nie dlatego, żeby tutaj, nie wiem, jakieś cheaty włączyć czy coś. Tylko po prostu ta walka, jak widzicie, wygląda cały czas tak samo. Po prostu musimy atakować tą fabrykę i przy okazji tych robocików. Więc umówmy się, że teraz zrobię cięcie i zobaczymy się za niedługo, kiedy zbiję mu trochę więcej tego HP. Bo to mówię, nic szczególnego się dziać nie będzie teraz. No, teraz zebrałem Gun Frenzy, czyli upgrade, który pozwala mi ten ogarnąć, żeby te rakiety były samonaprowadzające. Zamiast, wiecie, tak stać w miejscu i specjalnie ustawiać się, żeby wycelować odpowiednio. Więc przy okazji tutaj resztę tych robocików pociśniemy sobie. Dobra, uciekamy, szukamy skrzynki. O ile jakakolwiek będzie. Może gdzieś tutaj z boku będą? A one tylko są chyba niedaleko bossa, okej. Okay. Ajajaj. Niedobrze. Uuu,
dobra, mamy to, moi drodzy, mamy to. Teraz zostaje tylko ostatni pasek. A, dobra, teraz sama fabryka została do unicestwienia. Ale to bułka z masłem już będzie. No, połowa HP już jest zebrana dla tej fabryki. No, teraz musimy tylko tą drugą połowę zabrać i będzie elegancko. Już nam końcóweczka została tego życia. Tej fabryki, of course. Dobrze! Blue base destroyed. Teraz mamy zniszczoną tam bazę lub po prostu fabrykę. Więc teraz sobie naładujemy ammo i czas na właściwą część z bossem. Widzę, że będziemy rażeni prądem. O, mamy tego kurde Gaugana. Dobra, pamiętajmy, że do tego bossa zbliżać się nie możemy, ponieważ on będzie nas raził prądem. Więc warto byłoby sobie tutaj co nieco ponadrabiać i jedziemy z koksem. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. No jak sami zresztą widzicie, no jest dosyć niebezpieczny ten boss. Tego lepiej od niego trzymać się z daleka. I sobie co jakiś czas po prostu tutaj ładować żyćka. Uuuu, 160 HP. Uuuu, ładnie. Dobra, gdzie mam Polas? Nie widzę go. On tam gdzieś się kręci. Mam nadzieję, że on nie ma możliwości leczenia się, ponieważ tutaj mówię, no nie pamiętam konfrontacji z nim. Wiem, że tutaj jest, po tamtej stronie gdzieś się kręci. O. Widzę. On jest tą taką najjaśniejszą kropką. Myślę, że ciężko nie jest zauważyć. Gdzie on się kręci? Dokładnie tak. Więc dlatego to będzie jedna też z trochę trudniejszych konfrontacji, ale zobaczymy jak pójdzie nam ostatni boss. No jak tego bossa pokonamy, to już zostaje nam świat numer 7 i 8 świat. Czytaj ostatni w sumie. Teraz może go trochę pociśniemy. O. Patrzcie ile mu HP żeśmy zabrali. Mega crate. Dobra, gdzie się pojawi? Kurde, gdzie jest ten mega crate? O kurde. O! Helikopter mamy. Możemy go tak dojechać. O kurde. Dawaj. Aj! No jak widzicie, ta konfrontacja z helikopterkiem no nie była taka długa, jakby się wydawało. No jak widzicie, to nie było jakoś szczególnie długie z tym helikopterkiem. Ale przynajmniej mu trochę HP zerżnęliśmy. To jest najważniejsze. Teraz się wylecz. I jedziesz z nim, jedziesz. Patrzcie ile mu... O kurde!
right knees up down the rub-a-dub. Nice. O Jezus Maria, ale to był trudny boss, ja pierdzielę. Ale już się teraz boję ostatniego bossa, nie? A to już tylko dwa światy do końca zostały. Ja pierdziule. Ale spoko, elegancko. Dobra, lecimy dalej. Mogłem się tego spodziewać, że kurde go będą obrzucać i się okaże raptem, że ten, że on ma tutaj ukrytą broń. Tak więc jak widzieliście, zielony sobie tutaj grał na banjo. Ludziom się, a raczej widowni się to nie spodobało. No i co? No i tyle. Okej, więc z tego co wiem, już odblokowaliśmy wszystkich. Nawet nam tutaj gra nas o tym informuje. Więc mamy tutaj świat pod nazwą Rubber Jungle, ale Rubber Jungle to jest świat numer 7 i my do niego będziemy, za niego dopiero się zabierzemy w następnej sesji nagraniowej. Tak więc, moi kochani, mam nadzieję, że wam się ta sesja spodobała, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Oczywiście zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. Ja się z wami żegnam, to byłem ja, czyli pomidor.pl, to było Team Buddies, czyli ta gra, którą teraz ogrywam, to byliście wy, czyli wy, którzy to teraz oglądacie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. I co chcę jeszcze więcej powiedzieć? Dla ciekawskich, ja to nagrywam 23 czerwca o godzinie 12:40 i ja to nagrywam dzień przed wyjazdem, ponieważ jutro wyjeżdżam. Więc mam 3, tak? Dobrze liczę? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. 3 sesje z Team Buddies mam nagrane na zapas. Ponieważ wy jeszcze tego let's play nie widzicie na kanale. Wy pewnie dopiero będziecie to widzieli w lipcu albo jeszcze w czerwcu, ale wątpię. To prędzej bym powiedział, że w lipcu będziecie to widzieć. Tak więc wy w lipcu będziecie widzieli teraz let's play z czerwca. Oh yeah! Dobra, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!